Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam dzisiaj nowy skin do chuja, jak nie pamiętam jak się nazywa, ale macie na bank w tytule. Nie widziałem go jeszcze w akcji, także nie wiem czy ma zmienione skille, nie wiem i tak dalej, ale widzę, że ma bardzo ładne bazowe na początek już. Szczelimy w buffa, hop. Zagram z nim na duo, oczywiście będę z Keprim na tym, na linii. O Jezu, co ja robię? Jestem głupi. Także zobaczymy, jeszcze nie grałem nigdy z Keprim na linii. W ogóle nie wiem jakie tam ma skille net do końca. Wiem, że ma ruta jakiegoś tam i tak dalej. Ale dopiero się teraz przekonam. Wiem, że ma przyciąganie jakieś, coś tam. Jakieś pierdoły. Wiem, że jest OP, no i tyle. Będziemy mieli naszym przeciwnikami będzie Artemis i Ymir. Co ja zrobiłem? Jestem ułomny. Boli, help. Dobra, zrutował ją. To był root właśnie. Ale nie wiem do końca, co te skille robią. Oprócz tego, co jest oczywiste. Teraz, że rutuje na przykład. Dobra, mi tu będzie pomaga puszować. Hop. Od razu mówię, że dawno chujem nie grałem. Bardzo dawno. Ostatni raz, kiedy nim grałem, to chyba to jak nagrywałem. Od czasu reworka trójki. Aha, to teraz instantowo działa. Dobra, spoko. No, tak jak mówię, nie grałem dość długo już. Rzucę to Artemisce Marka. Cofaj, 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 my friend. Dobra, dostała. Poke has been delivered. Trochę poszczelomy. Mamy. Będę dość tak. Na razie możemy grać trochę agresywniej. Bo Kepri to jest agresywny support. Co ja robię? Majtło mi się. Na dżungli mamy Merka, który testuje coś. I zaczął z Golden Bowem. Napisał, że testuje coś. Dobra. Byli zbyt pod wieżą, nie mogliśmy wbić. O, not my fault. Będę szedł sobie w ten build z transem, bo będą mieli dość tankowaty team, także ja chcę mieć od razu szybki start. Znaczy nie szybki, tylko ten taki mocniejszy według mnie. Ten łapka teraz taka mi trochę się wydaje na joustach lepsza. Chciałem coś trafić. Czekajcie, w ogóle zamknę, żeby było lepsze światło na mnie. Chociaż troszkę. No ma zmienione skille ten Hui. Dobra, mam ulta w końcu. Ja, ładne to jest, ej! Bez kitu. Fajne. Podoba mi się. Oni też już mają ulty, także nie ma co się z nimi bić, oni mają mocniejsze ulty ode mnie. Znaczy, lepiej się skombi, bo będzie ten cały, nie? A czemu w nią bija? Bakus! Bakus dżungla! O kurwa! Takie low, nie wierzę. Nie wierzę w to low, nie wierzę w to low. Ja już wiedziałem, że ja tam zginę, dlatego już wolałem się wbić, nie? Scylla zeszła? O, trochę za późno. Dobra, trudno. Ile mi jeszcze do transa brakuje? No trochę mi brakuje, kupię sobie jeszcze po dwie potki i jadymy na linię, play. Ale też zepsułem, że użyłem mojej trójki ofensywnie. Jakbym nie użył trójki ofensywnie, to bym prawdopodobnie tam przeżył. No ale co zrobisz? Gram ADC na co dzień. To dostał killa, Bakus dostał killa. Kurwa, Bakus na dżungli. Tego też dawno nie widziałem. Od nerfa potki nie widziałem takiego czegoś. Jest.
Voice pack też jest zmieniony. No jesteśmy niestety do tyłu. Już. Shit. Why so serious, my friend? No co? Dobra, muszę gankować, bo... Cofniemy się. Ładny jest ten skin bardzo. Ma bardzo śliczne, ma śliczne bazowe, mi się podobają. Bardzo śliczne, chciałem powiedzieć. Nie umiem trafić bazowy. Hello, please! Get me fuck out! Słaby. Nie umiem grać w tą grę. Muszę przestać używać trójki ofensywnie, bo padam cały czas. Mam top damage. Dół. Ale teraz użyłem trójki tylko dlatego, żeby przed dzikiem się obronić. O Jezu, czemu mam tak mało FPS-ów? Chryste panie, co się dzieje? Muszę sprawdzić, co jest powłączane tutaj. Nic nie mam włączonego. Nie dlatego, że mam ten. Że gram na maksimum, tam na medium. O, już jest troszkę więcej. Nice one. Ja odpuszczę linię i też pójdę pomóc. Cześć. Dobra, mógł mi go zostawić nawet już. Asystę dostałem przynajmniej. Pasywka co daje? Aha, shielda, no tak, na chwilę. Silna jest ta pasywka bardzo. Daj mi jeszcze! Jezu, to Capri mówi? Aha, bo on poszedł, sobie cofnął się, dobra, spoko. Bardzo podobny ma voice pack Ravana i Capri, jak teraz widzę. Myślę, że lepiej będzie teraz fokusować Ymira, on jeszcze nie jest taki twardy, a Artemis ma większy boost. No, zrobili, fuck. Dobrze. Aha, bo to był jungler jeszcze, dlatego tak szybko zrobili. Spoko. Straszyłem się, boję się. No, 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 do tego, do tego. Takie free fragi tu są. Shit, nie trafiłem. Nie używam trójki, pierdziele. Ładnie, trafiła. Chciałem użyć trójki, żeby to dogonić, ale sam się z tyla dobiję. Żebym... AO! Nie umiem tego strzelać. Muszę sobie wymierzyć bardziej. Hop. Hop. Jestem tak zjebany! Nie wiem grać w tę grę. Tak mam dalej top damage, tylko nic nie zabijam. Muszę bitsa wziąć teraz. Artemis bierze łapkę.
Czemu on tak mało FPS-ów? Żol. Nie wiem czemu. A zobaczcie, ja się jeszcze odrobię, ja się jeszcze odrobię. We're going late game, boys! Obym miał ten late game. Gank middle lane, ale ma voice pack. Dziarski. Nie, tak chyba. Tam jest mi teamfight na tym. Dałoby pomóc. Jestem do tyłu, pierdziele, muszę się farmić. Artka ma już prawie 10. Co ja robię? Kurwa, nie to. No mówię, że dawno chujem nie grałem. Będzie ultować, wiedziałem. Ja pierdolę, nie? Co ja robię? Co ja robię? Wstyd i hańba. 11 level masz. Kurwa mać. Zwastowałem tą trójkę, mu się majtło i dlatego wiedział, że może mnie zultować. Dlatego zrobiłem teraz błąd, bo podszedłem do niej. Już mogłem bitsa nie używać, tak padłem, tak czy tak. No nie idzie mi ewidentnie ten mecz. O, scylaki, build szalony. Obsidian Shard na drugi item. Czyli 5 staków ma już. Śliczny jest ten księżyc tutaj. Podoba mi się. Muszę rozumieć rotację robić. Bo na tej artce się nie mam teraz z tą, co z tą martką bić. Proszę, dajcie. Cześć. Lagi będę miał strasznie podczas tych fightów. Velona. Dostałem tym? Serio? Dzik! Znikniesz, dziku! Nice one. Dobra, coś ich odrabiam. Rotacja mi teraz wyszła na dobre. W ogóle jestem ciekawy, jak ten nowy bóg będzie wyglądał. Nie będzie wyglądał, tylko będzie wyglądał w sensie w grze, nie? Bo wiem, jak będzie wyglądał normalnie. Fak, nie trafiłem. Pięknie. Ładnie styla gra. Dobrze. Fair enough. O kurde, nas rozduktyli. Chaos rotatował. No, zobaczymy. Ciekawa gra się wydaje. Będzie. Być. Nie, Scylla nie gin. Czemu mi FPS tak umierają? Jak robię trójkę. Nie.
Pussy! Pussy syndrome activated! Jasny gwint, ten build mira lulsy. Aha, ja wiem czemu mam takie lagi. Dobra, spoko. To mogę dać na maksimum już. Bo tutaj miałem straszny ten. Miałem to ustawione, dlatego ten. Na maksimum, to już wiem dlaczego takie FPS-y mi umierały. Nie mam bardów, cofam się. Ale to się chyba restartuje dopiero po... Po zrestartowaniu gry. To się dopiero zmienia, także mogę mieć dalej laksy. Chociaż już wydaje się to być lepiej z tymi FPS-ami. Do 50 prawie dochodzi, spoko. Niedobrze, Capri. Hop. No, retreatuje. Oh my god. I got so fucking wrecked, man. Niedobrze, Capri u nas wywaliło, Capriego. Niedobrze. Też był mój błąd, że siedziałem tam dalej, ja nie miałem wardów. No ale tak to jest, jak się nie gra w Smite'a długo. A zresztą ja zawsze gridem byłem, a chuj nie zgankują mnie, nie? Tak sobie myślę. Czemu mieliby tego nie zrobić, kiedy nie mam wardów i jestem nie na pozycji? Hashtag dzwony. Did they really think they could overcome the night? Wróciłem zajebiście. Boże święty. Ciężko się gra, jak się ma tak mało FPS-ów, naprawdę. Paku z dżungla, ogarnia, nie wiedzę. Ładny ród. Mamy cię. Czyli to jest taki krótki. Musiałem to zrobić, bo mi zlagowała myszka i ten, i nie mogłem się obrócić. Ale go zmiażdżyło. A teraz w ogóle nowy skin do Kukulkana wychodzi. Golda nie ma? Kurwa, zjebałem. Chciałem tylko rzucić jedynkę, ale sobie myślę, a... Czemu surrender? Jaki surrender, my friend? To jest jeszcze do wykierowania. Let's get you, baby. O Boże, ile ja mam deadów. Still top damage, though!
Dobra. Trochę przegrywamy z Goldem. Ale może to przez to, że ja fiduję. Robię sobie teraz speeda na szybkości. Czy purpla. Ale miałem dzisiaj sen chujowy, rany boskie. W ogóle śniło mi się, że byłem na WF-ie, na którym nie byłem od paru dobrych lat. I w ogóle wszyscy mnie ciśli na tym WF-ie. Wszyscy mnie... ten, taka random historyjka podczas odcinka, kiedy nie ma... kiedy jest przerwa w akcji. W ogóle wszyscy mnie ciśli, ja tam robiłem jakieś tam flagi, coś tam, byle coś robiłem, nie umiałem nic zrobić. Ale miałem sen dziwny. Dobra, ja spuszczę teraz tego wave'a. Czy tego towera. Co warto pójdę postawić. Bo jeszcze ktoś tu jeszcze przyjdzie. Jak ktoś jeszcze przyjdzie, to mam kredki. Nie, idzie Artemis. Trzymał rękę nabić się. Dobra, styla zrotatowała. Samą porę. Dobra, cofam się. Kupię już, kupię. Chwilkę. Fajny wyspak. Ravana ma fajny build, podoba mi się. Na Belonę, na tą. A ten Bakus mnie niszczy, nie? Śmieszny build. Supportowy, tylko z maską. Strzelaj, Franco! Pet, kurwa! Kurwa, zjebałem, bo się obróciłem, powinienem uciekać. Nie wiem, czemu chcą surrendować. I co wezmę już na następny? Zrobię teraz Golda niestety. Boże, jaki ma build ten Merkury. Chryste Panie, Fatalis, Jezus Maria. Idzie tu Artemis do mnie. A jednak nie. Chciałem wziąć w końcu ten tower zasrany. Ta pasywka jego Verli jest dobra, z tego co zauważyłem, tego Capriego.
Raz uprzedzam pytania, że nie mam na razie zamiaru nagrywać Kefiego, bo nie lubię supportów. A w końcu wziąłem tower. Ja pierdolę, jak jej to nie trafiło! Robi w ogóle? Please? Dziękuję. O kurwa, Belona. Tu jest C. Nie no, ale tak nie możemy grać, jak nasz team nie rotatuje. Patrzcie, jaka moja rotacja, oni wszyscy tu byli. A Merkury woli płakać zamiast grać. Oj Boże. Dobra. Ale nie chcę mi się użerać z debilami. Congratulations. Ostatnio jakoś nie chce mi się smite'a grać, dlatego odcinki na tubie rzadziej są. Nie wiem, czemu chcę się poddać, staję. Do wykierowania jeszcze. Idę po speeda. Czekajcie, 2000. Zreportuję tego Merka za harassment, bo płaczę i płaczę zamiast grać. Nie lubię takich ludzi. Pewnie. Tego chyba już nie wygramy, jak mi się zdaje. Patrz, jak oni wcisną. O! W końcu pierwszy raz widzę, żeby Kep rezultował w tym meczu. No, ciężko to będzie. Ciężki ten mecz będzie. Ten mistrz ma rage'a. Dobrze. No grajcie, kurwa! Nie wiem, co oni robią. Kepri się cofa zamiast bronić towera. Jak właśnie dostaje w pierdol, bo sam został. Tam ktoś pada. Nie, to uciekam. Nie ma co się bić. No, to jest koniec gry. Przegramy to już. Nie ma szans tego wygrać. Kurwa, że nadal ta gra jest ułomna. Cały czas tylko na grabce siedzę.
To wyszczel. Dobra, poddać to czy nie poddać? W sumie to już jesteśmy 10 koła do tyłu prawie. Przejebane będzie, ciężko to będzie wygrać. I dwa hogi mają, żartujesz sobie. Ja nie widzę teraz w ogóle powodu, żeby hoga kupować, brać. Dobra. Dobra, nie chcę przegrać tą grę, no ale przynajmniej dłuższy mecz był. Także mam nadzieję, że się spodobało. Dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia, lajkujcie, komentujcie, hop... komentujcie, trzymajcie się, hoplej.